Zwariowałeś? Po dwa kable do jednej kolumny? Skąd ja wezmę tyle kabli? By wiring, kolego, by wiring. Aha. Pojęcia by wiring i by amping, albo jak to się mówi czasem by amplifying, dotyczą, jak się domyślacie, nieco innego podejścia do połączenia kolumn głośnikowych ze wzmacniaczem. Jako że te dwa pojęcia są czasem mylone, warto omówić je po kolei. W konwencjonalnym połączeniu wzmacniacz-kolumna stosujemy jeden kabel dwuprzewodowy. Jakimi wadami może być obarczone takie proste połączenie? Wydaje się, że kiedy użyjemy solidnego kabla o grubych przewodach, raczej nie powinny nas spotkać żadne niespodzianki. I tak zazwyczaj jest, ale w niesprzyjających okolicznościach mogą powstać pewne problemy. Jeśli użyjemy długiego kabla głośnikowego o niezbyt dużym przekroju żył, a kolumny będą miały impedancję 4 ohmów i jeszcze na dodatek lubimy słuchać dość głośno, to na kablu głośnikowym mogą powstawać spadki napięć. Ponieważ podczas słuchania muzyki największe impulsy prądowe powstają zazwyczaj, kiedy odtwarzane są niskie częstotliwości, to wspomniane niepożądane spadki napięć na kablu będą występowały najczęściej właśnie podczas odtwarzania basów. Spadki te wpływają również na odtwarzanie pozostałych częstotliwości pasma i można powiedzieć, że silne basy mogą w pewnym sensie modulować przetwarzanie częstotliwości średnich i wysokich, a więc na przykład silne uderzenia stopy perkusji będą powodowały przesiadanie poziomu wokalu. To niekorzystne zjawisko można wyeliminować poprzez zastosowanie bywiringu. Bywiring polega na zastosowaniu zamiast jednego, dwóch kabli głośnikowych do podłączenia jednej kolumny ze wzmacniaczem. Ale jest pewien warunek. Kolumna musi być przystosowana do takiego połączenia. Mamy tutaj przykład takiego zestawu głośnikowego. Widać, że kolumna ma dwie pary zacisków połączonych w tej chwili z worami. Zwory te można zdjąć, przystosowując tym samym taki zestaw do podłączenia przy pomocy bywiringu. Zanim to zrobimy, sprawdźmy, jak będzie zachowywać się nasza kolumna przed i po zdjęciu zwór. Najpierw podamy sygnał szumu różowego przy zwartych zworach. Słychać, że grają oba głośniki każdy swoim pasmem z powodu, rzecz jasna, obecności zwrotnicy pasywnej wewnątrz zestawu. Po zdjęciu zwór przyłączamy kabel do górnych zacisków. Słychać, że gra tylko głośnik wysokotonowy. Pamiętajmy, że kiedy rozłączamy zwory, zwrotnica nadal działa tak jak poprzednio. W żaden sposób jej nie omijamy, tylko rozdzielamy ją na dwie sekcje. Oczywiście po przyłączeniu do dolnych zacisków będzie słychać tylko głośnik niskotonowy. Możemy zatem użyć teraz dwóch kabli głośnikowych. Jeden przyłączamy do górnych zacisków w kolumnie, drugi do dolnych. Z drugiej strony oba kable łączymy, oczywiście zachowując kolejność, aby nie odwrócić fazy głośników, i przyłączamy je do pojedynczych zacisków wzmacniacza. Jaką korzyść odnosimy, stosując takie dziwne z pozoru połączenie? Otóż, kiedy znowu użylibyśmy długich i cienkich kabli, tak jak przedtem, to teraz spadki napięć przy odtwarzaniu basu nie będą już wpływały na średnie i wysokie częstotliwości, bo mają one teraz swój kabel. Zwróćmy uwagę, że wobec istnienia zwrotnicy teraz przez jeden z kabli płynie prąd niskich częstotliwości, a drugim kablem płynie prąd średnich i wysokich. I na tym polega idea bywiringu. Można by dyskutować, czy opłaca się używać tylu kabli połączeniowych, czy nie lepiej zastosować jeden solidny, gruby kabel zamiast dwóch. Okazuje się, że nie tylko my wątpimy w takie rozwiązania. Niektóre firmy wytwarzające zestawy głośnikowe, np. Dynaudio, nie instalują w swoich kolumnach podwójnych zacisków, a i zacna firma Sonus Faber rzadko stosuje takie rozwiązanie. Oczywiście sam każdy powinien rozstrzygnąć, jakie połączenie lepiej się sprawdzi. Bardziej uważni widzowie na pewno zauważyli, że bywiring nie rozwiązuje problemu spadku napięć przy odtwarzaniu silnych impulsów na samych zaciskach wzmacniacza. Ponieważ impulsy takie powodują znaczne obciążanie samego wzmacniacza, to problem modulacji średnich i wysokich częstotliwości basami nadal występuje mimo zastosowania bywiringu. Trzeba by zastosować jakieś bardziej radykalne rozwiązanie. Bi-amping, zwany również bi-amplifying, polega również na zastosowaniu dwóch kabli głośnikowych do podłączenia jednej kolumny głośnikowej, ale kable te łączymy do dwóch osobnych wzmacniaczy.
Każda kolumna jest zasilana nie z jednego wzmacniacza, tak jak było to w poprzednim rozwiązaniu, a z dwóch. Oba te wzmacniacze muszą być oczywiście sterowane tym samym sygnałem. Zatem do napędu dwóch zestawów głośnikowych potrzebne będą nam dwa stereofoniczne wzmacniacze zamiast jednego, czyli cztery kanały końcówek mocy. I tutaj muszę przypomnieć tym, którzy sądzą, że kiedy stereofoniczny wzmacniacz ma dwie pary zacisków, to ma cztery osobne kanały. Nie ma. Stereofoniczny wzmacniacz ma tylko dwa kanały. Dwie pary zacisków możemy użyć co najwyżej do podłączenia by wiringu. Zainteresowanych odsyłam do filmu z naszego kanału pod tytułem Terminale głośnikowe. Link macie na ekranie. A wracając do tematu by ampingu. Jakie korzyści możemy osiągnąć stosując by amping? Przede wszystkim znika problem oddziaływania niskich częstotliwości na inne części pasma. Dźwięk jest bardziej otwarty, naturalny. By amping pozwala nam również na regulację poziomu odtwarzania obu części pasma osobno, bo możemy sobie przecież regulować poziom obu wzmacniaczy według potrzeb. Wadą takiego rozwiązania jest konieczność użycia większej ilości wzmacniaczy, a także problem ich prawidłowego podpięcia, aby regulacja głośności odbywała się za pomocą jednej gałki. Zauważmy, że zarówno by wiring, jak i by amping nie eliminuje konieczności używania zwrotnicy pasywnej w kolumnach, która nadal jest słabym ogniwem w torze akustycznym. Przy obu rozwiązaniach stosujemy też nadal długie kable głośnikowe. Potrzebowalibyśmy zatem jakiegoś sposobu, który wyeliminuje nam zarówno zwrotnicę pasywną, jak i kable głośnikowe. Ale o tym pomówimy w kolejnym odcinku. Jeśli spodobał Wam się ten odcinek naszego wideoblogu, kliknijcie na thumbs up, czyli lubię to, oraz zapraszamy do polubienia naszego profilu na Facebooku. Piszcie też na adres reduktorszumu@gmail.com, jeśli macie jakieś sugestie dotyczące tematów kolejnych odcinków Reduktora Szumu. Zapraszamy do oglądania kolejnych odcinków.